Zawody, spotkania integracyjne, koncerty, kabaret i dobra zabawa dla całych rodzin. Tak w dużym skrócie minęły tegoroczne Dni Garbatki Letnisko. Impreza rozpoczęła się w sobotę 14 lipca spotkaniem integracyjnym seniorów. Wczoraj mieliśmy takie integracyjne spotkanie seniorów, bardzo udane, chociaż mimo niepogody, bardzo często padał deszczyk, ale ludzie czuli się tacy zadowoleni po prostu z tego wszystkiego, z tego spotkania. Gościliśmy dość sporo takich grup tych seniorów. Każdy zadowolony wyszedł i naprawdę, chociaż to nas dużo pracy kosztowało, ale to jest potrzebne dla ludzi po prostu. Seniorów nie zabrakło również kolejnego dnia, w niedzielę 15 lipca. Na stadionie pojawiło się stoisko Stowarzyszenia Aktywni 50+. Na Dni Garbatki przygotowaliśmy wiele niespodzianek, między innymi loterie i prace rękodzielnicze, które cieszą się dużym powodzeniem. Loteria polega na tym, że są to fanty, które przyniesione są przez członków stowarzyszenia lub przez sponsorów. Każdy los jest wygrany, także nie ma przegranych, symboliczna tylko opłata. Niedzielne obchody Dni Garbatki rozpoczęły się oficjalnym powitaniem przez wójta Roberta Kowalczyka. 36 lat temu władza samorządowa wymyśliła, że takie Dni Garbatki powinny się odbywać po to, żeby mieszkańcy gminy mogli się integrować. No i my kultywujemy tą tradycję do dnia dzisiejszego. Na scenie wójtowi towarzyszyli zaproszeni goście. Poseł Leszek Ruszczyk, radny województwa mazowieckiego Zbigniew Gołąbek, wicestarosta kozieński Krzysztof Stalmach, a także przewodniczący Rady Gminy Garbatka Letnisko Włodzimierz Mazur i sekretarz gminy Teresa Fryszkiewicz. Korzystając z okazji, złożyli mieszkańcom gminy i letnikom życzenia. Gratuluję 36. już Dni Garbatki. Jak co roku mamy okazję się spotkać. Życzę wszystkim dobrej zabawy, rozwoju gminy. Wszystkiego dobrego, miłego popołudnia, pogody wewnątrz i na zewnątrz. Wszystkim Państwu, wszystkim mieszkańcom pomyślności i dalszego rozwoju. Proszę przyjąć ode mnie i od zarządu powiatu najlepsze życzenia najlepszej zabawy i najlepszego wspólnego świętowania i zresztą pięknego podziękowania dla naszych gospodarzy, którzy przygotowali wspaniały, myślę, program. Panie wójcie, jeszcze raz dziękuję. Wśród przybyłych na festyn był też wiceburmistrz Kozienic Igor Czerwiński. Po życzeniach wręczone zostały puchary i nagrody dla uczestników sobotnich zawodów wędkarskich. Później na scenie pojawili się cyrkowcy z Łodzi, którzy przygotowali dwugodzinny program dla dzieci. Pokazali w nim m.in. sztuczki z balansowaniem różnymi przedmiotami. Był też kot na monocyklu, czarodziejski worek, wałki ekwilibrystyczne i konkursy. Po nich wystąpiły dziewczęta z zespołu tańca z gminnej Świetlicy w Garbatce. Na terenie stadionu mimo deszczowej pogody pojawiło się wielu mieszkańców. Oprócz występów na scenie czekało na nich wiele innych atrakcji, na przykład Wesołe Miasteczko, Ścianka Wspinaczkowa i stoiska, m.in. Nadleśnictwa Zwoleń, Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych i KRUS-u. Był też namiot przychodni, gdzie można było zmierzyć sobie ciśnienie, sprawdzić poziom cukru i cholesterolu oraz obliczyć BMI. Kolejnym punktem programu był występ śląskiego kabaretu Masztalscy, którzy rozbawili publiczność. W ich programie nie zabrakło dowcipów o seniorach oraz małżeństwach. Pokazali też, że potrafią śmiać się sami z siebie. Dwóch głupich jedzie samochodem przez las do Garbatki ze Śląska. Ta. Jeden mówi do drugiego, ty widzisz ten las, a ten drugi niebo i drzewa zasłaniają. Poczucie humoru to jest pogodne usposobienie. Poczucie humoru to jest dystans do siebie i do świata. To jest umiejętność śmiania się dosłownie ze wszystkiego, ale przede wszystkim z samego siebie. Bo gdy nie umiesz śmiać się z siebie, inni zrobią to za ciebie. Publiczność letniskowa musi być rozluźniona i musi być rozbawiona. Robiliśmy co mogliśmy.
Pozdrawiamy serdecznie wszystkich telewizów. Po kabareciarzach garbatkę rozgrzewała grupa Disco Polo Łukasz. Natomiast gwiazdą wieczoru był grający na scenie od 53 lat zespół Czerwone Gitary. Zapytaliśmy wójta o to, dlaczego zdecydował się zaprosić właśnie ten zespół. Czujemy taką nostalgię. Zresztą jak pani na mnie popatrzy, to jestem w określonym wieku, więc myślę, że też słucham i tej nowej muzyki, ale i tej starszej, tak? Natomiast myślę, że przy Czerwonych Gitarach szczególnie ludzie dobrze będą się bawić. Czerwone Gitary zagrały w Garbatce swoje największe stare hity i nowe przeboje. Publiczność dobrze bawiła się i chętnie śpiewała razem z nimi. Imprezę poprowadził niezawodny Andrzej Dąbrowski.